Hej, siemanko, jestem Jaska Żności, witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj oczywiście zagramy kolejny raz w grę Harvest Hill. No dobra, moi drodzy, odblokowałem następną mapkę, tu już przyszedłem, to udało się. No i to zaczynamy. Na pewno uda nam się za pierwszym razem 100%, jestem tego pewien. I mamy tutaj, moi drodzy, takie info, że gdy skończą się mapki, to będą się odcinki, w których spróbujemy wbić na każdej mapie 100%. Bo po prostu to trzeba zrobić. No, nie zdążyłem, kurde. Jakbym trochę skręcił, to udałoby się. No, niestety pierwsza próba jednak pokazała, że no jednak w pierwszej próbie się nie da. I właśnie, w poprzednim odcinku nie sprawdziliśmy, czy są usunięte glitche. Także teraz sprawdzimy to. Jak pamiętamy, jeden z gliczy dotyczył rogu, także sprawdźmy. Jest glitch dalej, czyli twórca wciąż tego nie skasował. A ten glitch ze ścianą? Tylko, że on nie zawsze wychodzi. Nie, to nie chce wyjść. Nie wiem czemu. O Jezus Maria, to było złe. Niestety. Mapka ma trochę dziwny kształt. No wszędzie te boty jeżdżą tam gdzie ja. No niektórzy by powiedzieli, a może ty jedziesz tam gdzie boty? No, no nie zaprzeczę, że może ja robię to samo co te boty. Ale to te boty jeżdżą tam gdzie ja. I widzicie, ta mapa jest większa. Od tamtej. No, tutaj mamy naprawdę dużo plonów, to sobie tutaj pozbieramy. Dobra, jedziemy w dół, bo tam na dole trochę zostało tych plonów. I tu jest chyba całe 100% już mapki. Tak? Dobra, mamy 100, możemy się rozwalić. Bo nie chce mi się minutę czekać, jak mam 100% już. Ale mało my tych plonów zbieramy. Tych plonów to jest najmniej na mapce, bardzo mało się zbiera. Zobaczcie, ile trzeba tego na jeden wagonik. Ale dużo idzie. No cóż, odcinki średnio, tak 25 minut będą trwać. Fajnie, że ta seria się kończy, bo ta gra też powoli robi się nudna, a fajny update, ale no niestety, moi drodzy, za długie mapki i tak. I za dużo plonów trzeba na jeden wagonik.
No, ten bot wykorzystał glitcha. Widzieliście, jak go teleportowało dziwnie? Bo tak przy ścianie jechał i dlatego tak się stało z nim. Tu ledwo co plonów jest. No, tam ile procent jest? Kurde, myślałem, że ja pierwszy skręcę. Bo chciałem mu zajechać drogę, nie udało się. No jak nic, ogórki zbierzemy pierwsze. No to muszę uważać. No właśnie, wagony te już się pojawiły temu botowi, a to nie. Właśnie. Dlaczego zawsze dwa boty muszą jeździć dokładnie w tym samym miejscu, co ja? I gdziekolwiek nie pojadę, to tam zawsze muszą odjechać boty. No zobacz, tu od sobie odjadę, znowu będzie jakiś bot za chwilę. Nie wiem, czy uda mi się uzbierać tę stówę. Na tej mapie uzbierałem, ale teraz nie wiem, czy za każdym razem będzie mi się udawać, jak się tak dzieje źle. O, tam tutaj jakiś bot się na szczęście rozwalił. No i ten fioletowy musi paść, typ. O, ciekawe, ciekawe, jest. Udało się. Tylko, że ja tam zajadę po te plony, no właśnie. Kurwa. Te zjebane kombajny muszą się rozpierdalać tak łatwo. Ja pierdolę. Ej, to jest zjebane. Te boty normalnie sobie, kurwa, przejeżdżają, a ja się muszę rozwalać. Przecież tam nie dotknęłem niczego. A jakiś bot, kurwa, przez ścianę przejechał raz prawie. A zresztą nawet chcę zakończyć tę serię, bo ta gra już się nudna robi powoli. No spierdalaj stąd, kurwa. No jakiś zjebany bot będzie mi teraz próbował drogę zajechać. A pierdol się, jadę w drugą stronę. No kurwa, nie mogę drugi raz iść na mapę, bo muszą mi oczywiście pokazywać, jak plony idą do. No, coś w sensie z mojego kombajnu plony do plonów lecą. Kurwa, co. Twórca mógłby to jednak poprawić, bo to jest kurwiające tak czekać. No i czemu tak mało się z tego zbiera, no? Wiem, że to jest rozłożone na duży teren.
Ale i tak, jak się to wszystko fioletowe pozbiera, to i tak mało plonów wychodzi. No szkurwa macie, a nie... No on mi nie zajechał drogi. Przecież... Normalnie, ja tak botowi zajechałem drogę, bot się nie rozwalił. Ja kurwa mać, no i pierdolę te zjebane gry. Coś jest zbugowanego z tymi botami i chuj, i tyle. No szkurwa kolejny śmieć będzie tutaj jechał. Dlaczego? Nie no, to kurwa mać, zobaczcie, tu kurwa taka jest, ma duża mapa, zawsze muszę... jakiegoś zjebanego bota spotkać na tym samym kawałku. Normalnie zaraz użyję gliczy i się zgliczuje i tyle będzie z gry. Dobra, używamy gliczy, w dupie to mam. Skoro to tak ma wyglądać. No czemu, co jest? Glicze nie chcą działać. Proszę, ja sobie tu zjadę, co nie? Ten bot będzie próbował mi zajechać drogę. Znaczy też tak robię, ale w sensie... Że te boty, kurde, wszędzie muszą być, no... Ciekawe, czy mi teraz czasu wystarczy. Nie wystarczy mi czasu, bo mapa jest za duża, moi drodzy, żeby... Teraz to... Nie wiem, może się uda tę stówę zdobyć. Gdzie jakiś zjebany bot nie będzie próbował mnie zniszczyć. Nie, no nie mogę tych botów dopaść, bo te boty kołują jak zwykle i uciekają. No, widzicie, prawie stuwa była, tylko niestety... No, rozwaliłem się. Niestety te bugi strasznie mnie wkurwiają. Miałem jeszcze nagrać dwa odcinki z God Pizza Great Pizza, ale zrobię sobie chwilę przerwy, bo... Zdenerwowałem się strasznie. Nie chcę się 25 minut nagrywać jednak. Patrzcie. O, patrz, jest, udało się. Mamy glitcha, mam wszystko w dupie. Mogę tak grać. Jezu, co te wagony robią, patrzcie. To można dojść do takich efektów. Te wózki nie wiedzą, co zrobić. Może za mapę wyjedziemy? Co? Może się uda. W sumie jak patrzę na te wagony, co one robią, to byłoby to możliwe. O, coś się dzieje, coś się dzieje, czekajcie. Nie, no musimy mieć więcej wagonów, żeby się coś takiego mogło udać, także muszę jednak trochę pozbierać jeszcze. I zobaczycie, tak super użyję tego glitcha, jak nigdy dotąd. Nie, niestety się rozwaliłem. Dobra, tyle wyszło z mojego glitchowania gry. Myślę, że 20 minut nagram odcinek, bo
Tyle, tylko mi się. Nie chcę się już nagrywać takich długich filmów z tej gry. No spoko niby ten update, ale jak patrzę na to, że te boty cały czas tak samo grają, tak samo grają, cały czas tak samo działają, że gdziekolwiek nie pojedziemy, to zawsze bota spotkamy. No niby sporo, no, trzy boty, jeden gracz. No ale zawsze jest tak, że jak ja pojadę sobie gdziekolwiek nie pojadę na jakiejkolwiek mapie, zawsze muszę się rozwalić o jakiegoś bota. Może wy znacie jakieś ciekawe glitche w tej grze, to możemy jakieś tam, no, użyć. Może coś ciekawego wyjdzie z tego. No, może uda się nawet stówę zebrać teraz. No, ten bot coś kminił, żeby mnie zniszczyć. Kurwa mać, no jak zwykle. Dlaczego tak mało tych plonów się zbiera? Kiedyś się zbierało więcej, no. Ej, jak patrzę na tę grę, no to spoko, że update, że 100% można zebrać, ale co jak mało plonów i tak się wychodzi na to, z takiej mapki. O, coś tak jakby się ten glitch chciał zrobić. Wiem jak już to osiągnąć za każdym razem. Ten glitch mnie zabił. Wow. Widzieliście, ten glitch mnie zabił. Po raz pierwszy glitch jakikolwiek w tej grze, który był na początku przydatny, stał się teraz bezużyteczny. Patrzcie, tak. Trzeba w lewo do prawej. Patrzcie, lewo, prawo i wtedy się to dzieje. Widzicie? Nawet wagony tak skręcają. No nie, tylko nie zawsze wychodzi. To jest problem, że to nie zawsze wychodzi. Dobra, koniec tego wygłupiania się. Trzeba, kurde, zdobyć 100% mapki. Bo coś mi w brzuchu tak. Jest update. O, jest update. Kurde, ten ulepszenie, a nie update. No i dobra, teraz możemy spróbować. Ło! Dobra, czas na wyprawę poza miasto, poza mapę. O nie! Glitch mnie znowu zabił. Widzicie, to jednak nie jest do końca bezpieczny glitch. Bo można zginąć. Ale przynajmniej wiemy, jak to osiągnąć, tak? Że to nie jest losowe, tylko wystarczy dojechać. Najprościej jest osiągnąć to przy rogu. Że jak ktoś będzie.
John, ty małpo wredna. Każdy, słuchajcie, każdy John to jest wredna żmija od tej pory. Spróbujmy tu podjechać. No nie, ten glitch jest... O, prawie za mapę wyjechałem, co tu się stało? I właśnie. O mój Boże, jakie drgawki. Żmija zagłady. Chociaż teraz są takie lekkie drgawki. Dobra, zobaczymy co osiągniemy w ten sposób. Gówno co osiągniemy w ten sposób, bo zginiemy. No cóż. Przynajmniej znam dwa ciekawe glitche w tej grze. Chociaż ten jeden o ten jest bezużyteczny. I tak naprawdę nie wiem po co miałby ktoś tego używać. Ale to... Nie zawsze chce wyjść, co nie ten glitch, ale zazwyczaj wychodzi. Dobra, to jeszcze jedna próba i myk. No. Dzisiaj normalnie też tak można zrobić. No ale zbierzmy sobie trochę więcej plonu, żeby ten wąż zagłady, żeby był bardzo długi. No cóż. No ale dobra, myślę, że zaraz zakończymy odcineczek. Myślę, że zrobimy to nawet teraz. Próbujemy zrobić tego glitcha, ale chyba się nie uda już. Nie udało się. No i się rozwaliłem. No to cóż, moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie filmu z gry Harvest. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, możecie stawić łapeczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam was na poprzedni film, do następnego, na razie, cześć, hej, hej. No i co, moi drodzy, 1, 2, 3, 4 filmy nam zostanie z tego, co widzę. Następne mapki się nie odblokowują. Możliwe, że po prostu będą to jakieś update'y, bo po prostu twórca chyba zrozumiał, że za dużo tych mapek dodał i dlatego usunął tyle. I że bardzo fajnie, także no to co? Elo.